Wiemy już dobrze z poprzednich filmów, w jaki sposób radzić sobie z wykładnikami typu 1, 2, 1, 3, 1, 4. Wiemy, że to jest po prostu wyciąganie pierwiastków. Czyli na przykład, jak mam liczbę 64 i ją chcę podnieść do potęgi 1, 3, no to wiemy, że to jest to samo, co wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia z tych 64. No, a skąd wiemy, z tabliczki mnożenia wiemy, że 4 do potęgi trzeciej to jest właśnie 64, no bo 4 razy 4 to jest 16 i razy 4 to jest 64. Czyli z trzeciego stopnia z 64 to jest ta liczba, która podniesiona do trzeciej potęgi daje 64, to jest po prostu 4. A teraz chciałbym się zająć czymś troszkę bardziej zaawansowanym, mianowicie takimi wykładnikami, gdzie niekoniecznie mamy w liczniku jedynkę. Na przykład weźmy 64 do potęgi nie 1 trzecia, a 2 trzecie. I spróbujmy obliczyć wartość takiej liczby. No tutaj skorzystamy z takiej własności potęgowania, że jak mam na przykład 2 do potęgi trzeciej i wynik tego jeszcze podnoszę do potęgi czwartej, to ile to będzie równe? 2 do trzeciej to znaczy, to jest 2 razy 2 razy 2, czyli iloczyn trzech dwójek. Potem... Ten iloczyn podnoszę do potęgi czwartej, czyli muszę te trójki, dwójek jeszcze pomnożyć takich trójek 4. No to razem tych wszystkich dwójek będzie 12. będą najpierw trzy dwójki, potem trzy dwójki, potem trzy dwójki, potem trzy dwójki. Czyli to jest to samo, co 2 do potęgi 3 razy 4. W takiej sytuacji te wykładniki tutaj się po prostu mnoży. Tak jak mówiłem, będziemy mieli 12 dwójek pomnożonych, czyli to będzie 2 do 12. Tak przy okazji no to. Można to zapisać też w takiej postaci, że to jest 2 do potęgi czwartej, a potem do potęgi trzeciej. To jest wszystko jedno, dlatego że mnożenie jest przemienne. No w każdym razie mamy taką własność, ja o tym jeszcze więcej będę mówił przy okazji omawiania funkcji wykładniczej. A teraz skorzystajmy z tej własności, żeby obliczyć, ile to jest 64 do potęgi 2 3. W jaki sposób z tego skorzystamy? No w taki, że napiszę, że to jest 64 do potęgi 1 3, a potem. Do potęgi drugiej. No dlatego, że 2 razy 1 trzecia to będzie po prostu 2 trzecie. A co to jest 64 do potęgi 1 trzecia? To ja wiem, bo to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 64, czyli to jest 4. Czyli ja mogę napisać, że to jest po prostu 4. Tak, to jest stąd się ta czwórka wzięła. Do kwadratu, bo tam mieliśmy jeszcze to do kwadratu podniesione. Czyli w wyniku dostajemy 4 do kwadratu, czyli 16. Czyli widzimy, że. 64 do potęgi 2 trzecie to jest 16. Dobrze. To teraz zrobimy sobie przykład troszkę bardziej złożony, żeby to sobie jeszcze lepiej przećwiczyć. Będę się tutaj starał pilnować kolorów. Weźmy sobie liczbę 8 27. I podniesiemy ją do potęgi minus. Tutaj weźmiemy sobie znowu 2 trzecie. Dwie, trzecie. Będę się starał tych kolorów tutaj pilnować. To będzie pewne utrudnienie, ale utrudnienie dla mnie, a myślę, że dla Ciebie to będzie ułatwienie czytanie tego, jak to będzie jeszcze dodatkowo kolorami kodowane. No i teraz, jak zwykle, proponuję Ci, zrób sobie przerwę w odtwarzaniu filmu i spróbuj rozwiązać to zadanie samodzielnie. A potem zobacz, jak ja to rozwiązałem. No a ja zacznę od tego, że pozbędę się tego minusa tutaj w wykładniku. W jaki sposób się pozbyć tego minusa? No, chcę zmienić wykładnik na przeciwny, czyli zmienić znak wykładnika na przeciwny, no to muszę wziąć odwrotność tej liczby, którą tutaj mam podnoszoną do, do tego wykładnika, czyli zamiast 8/27 będę miał 27/8 27 i teraz do wykładnika +2/3. Zmiana znaku wykładnika. Skutkuje wzięciem odwrotności tej liczby, którą potęgujemy. Czyli 8,27 do potęgi minus 2 trzecie to jest to samo co 27,8 do potęgi plus 2 trzecie. No właśnie, pozbyłem się ujemnego wykładnika. Korzystając z tej własności, że minus oznacza branie odwrotności. Teraz skorzystam z takiej własności, że jak biorę potęgę ułamka, to mogę wziąć oddzielnie potęgę licznika, czyli 27 podnieść do tego wykładnika i oddzielnie potęgę mianownika. Czyli tutaj będę miał 2, 2 podzielone przez, przez 3 i w liczniku i w mianowniku. Czyli tutaj mamy potęgę 2 trzecie, tu mamy potęgę 2 trzecie. No dobrze. No to jest konsekwencja tego, że jak mnożymy ułamki, no to oddzielnie mnożą się mianowniki, oddzielnie mnożą się liczniki. Więc tak samo jak potęgujemy, to również to tak się robi. No, i teraz dalej, co z tym zrobię? Teraz korzystam z tej własności, którą tutaj już wykorzystałem. Czyli napiszę, że to jest 27 do potęgi 1 trzecia. No, a całość jeszcze podniesiona do potęgi drugiej. No, bo 2 razy 1 trzecia to jest 2 trzecie. Tak samo zrobię w mianowniku, czyli napiszę, że to jest 8 do potęgi 1 trzecia. No i całość jeszcze do kwadratu. No, i teraz już mam ułatwione zadanie, bo muszę po prostu obliczyć pierwiastek trzeciego stopnia z 27. No a co to jest za liczba, która podniesiona do trzeciej potęgi da 27? No to jest 3, dlatego że 3 do trzeciej to stawiczki mnożenia, wiem, że to jest 27, bo 3 razy 3 to jest 9 razy 3, 27. Czyli tutaj będę miał pierwiastek trzeciego stopnia z 27, to będzie po prostu 3, a w mianowniku będę miał Oczywiście ta trójka jest jeszcze podniesiona do kwadratu, o tym nie zapominamy, a w mianowniku będę miał co? Pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Wiemy, że 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Czyli dwójka jest tą liczbą, która podniesiona do trzeciej potęgi daje 8, czyli piasek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. No i oczywiście tutaj jeszcze jest za nawiasem ten wykładnik 2, no bo to było tylko 8 do 1 trzeciej to jest 2, 2,7 do 1 trzeciej to jest 3, a ten wykładnik 2 jeszcze zostaje. No i teraz, żeby skończyć ten rachunek, no to muszę podnieść 3 do kwadratu, to jest po prostu 9. I 2 do kwadratu, a to jest po prostu 4. Czyli ostatecznie ta liczba jest równa 9 czwartych. No, jak widać, to jest bardzo proste, jak się to robi powoli, i na poszczególne kroki. Najpierw się pozby minusa, potem. Bierzemy oddzielnie potęgę licznika i mianownika. Tutaj rozkładamy te wykładniki na iloczyn. Widzimy, że jak korzystamy z tych własności systematycznie i powoli, dzielimy to obliczenie na różne kroki, to to jest dosyć proste i dostajemy dosyć łatwo wynik. 9 czwartych w tym wypadku.